mamy w tej chwili zakończony etap przygotowań do Mistrzostw Świata. Od 28 marca na Janowie w Katowicach rozpoczną się Mistrzostwa Świata Dywizji 1B, w którym wezmą udział oczywiście reprezentantki Polski, a także Słowenii, Kazachstanu, Korei, Chin i Włoch. My gramy o to, żeby wygrać te mistrzostwa i wrócić. Ja uważam, że myśmy nie zakwalifikowali się do tego poziomu rok temu ze względu na pewien tego rodzaju przypadek. Tam był podobny mecz. Myśmy grali z Kazachstanem praktycznie skazani na porażkę, a tam byli Rumuni skazani na porażkę i nas pokonali, więc tu liczę, że to się nie powtórzy i polska reprezentacja z takim zaangażowaniem powalczy o to, by wrócić na bezpośrednie zaplecze elity. Województwo Śląskie w różnych obszarach i tych nagród, i tego wsparcia, i tego brandingu szeroko pojętego na wszystkich materiałach promocyjnych, wszystkich dokumentach będzie występowało. To myślę, że to też pokazuje odnośniki, korelacje. Wspieramy wiele różnych cennych inicjatyw ze świata sportu, świata kultury, spędzania czasu wolnego. I myślę, że też pora ten sport tutaj w większym stopniu i wymiarze nie tylko Stadion Śląski wyjść poza. Ja wiem, że tego może nikt z poprzedników nie robił, ale my nie boimy się nowych, dobrych rozwiązań. To są dobrze zainwestowane publiczne środki w to, żeby ten sport na Śląsku rósł.